No tak, założenia zrealizowane, to co chcieliśmy. Chcieliśmy tu wygrać, udało się w bardzo trudnym, ciężkim meczu. Spodziewaliśmy się takiego ciężkiego meczu, bo wiedzieliśmy, że Odra, Opole gra bardzo dobrze. Zresztą to było widać. Szybko strzelona przez nas bramka, to znaczy szybko. My jako pierwsi zadaliśmy cios, dlatego mogliśmy to spotkanie kontrolować. Jestem przeszczęśliwy. Znowu dobre zmiany. W drugiej połowie Bartek Zdunek, który wszedł na ostatnie 15 minut, dogrywa do Sebastiana Inczewskiego, który wszedł na ostatnie 10 minut. Piękna akcja, piękna bramka i szczęśliwie wracamy do Stargardu. No na pewno nie mam co oceniać, bo praktycznie dzisiaj pochowaliśmy według mnie szansę na tą ósemkę. Piłka jest po prostu taka, jaka jest. Nie zawsze wygrywa zespół, który przez większość meczu atakuje przeciwnika. Niestety pierwsza bramka nas trochę wzięła nam wiatr. Jakośmy to dopracowali do pierwszej połowy. W drugiej połowie zrobiliśmy zmianę. Uważam, że zmianę dobrą. Wszedł Paweł Giel, który szybko zaczął rozgrywać piłki i w końcu wyrównaliśmy. No, postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Myślę, że to, co miał Patryk Duda, z tego jeszcze nie będzie 3 dni spać. Jeżeli by trafił tą piłkę na 2-1, myślę, że ten mecz by się zakończył inaczej. No ale otworzyliśmy się i niestety w piłce tak bywa, że po prostu z kontry, na co przeciwnik czekał cały czas, ta jedna kontra wyszła w końcówce i skończyło się tak, jak się skończyło.